różnicy w smaku, to nie ma co przepłacać. Kurwa, i całą brudną rękę teraz mam. Ja pierdolę. Więc tak, prosto z dworu, zachciało się pączków, nawet się nie rozbieram, bo dopiero przyszedłem i padał deszcz, mam trochę mokrego. No i byłem przeziębiony trochę, ale już jest trochę lepiej, więc żeby poprawić sobie humor, zjemy pączki! Dzisiaj zjemy sobie pączki, tak. Więc siemanko wiara, dzisiaj zjemy sobie pączki i to będą pączki o niskiej zawartości tłuszczu. Tak, będą to niskotłuszczowe pączki. I proteinowe, tak. Będą miały trochę protein. Będą miały trochę protein. Będą mi też węgle i mało tłuszczu! To chyba najważniejsze. Chyba, że dodacie dużo dodatków, to będą... Już nie o niskiej zawartości tłuszczu. No, to co, zaczynamy? Zaczynamy! Dobra, więc do przygotowania pączków potrzebujemy następujące składniki. A będą to... Bierzemy miskę i zaczynamy od pokruszenia naszych płatków śniadaniowych. Możemy zrobić to ręcznie, na przykład wbijając pięść, albo na przykład skorzystać z blendera. Więc bierzemy blender, wsypujemy nasze płatki do środka i kruszymy je na tak zwaną mąkę. Dobra, wystarczy. Z powrotem dajemy miskę, no i wsypujemy mąkę z naszych płatków. Dobra, no i teraz dalej dajemy resztę składników, czyli białka jaja, odżywka białkowa, mąkę kokosową, jabłuszka, syrop zero. Na ten konkretny smak jeszcze będzie przepis, ale na inne macie, na przykład tutaj. Miód. I jogurt grecki. Albo skyr. Co tam tylko chcecie, byle było gęste. No i teraz bierzemy drugi blender, taki ręczny. I blendujemy całość na jedną masę. No jak widzimy, po chwili nasza masa jest gotowa, właśnie takiej konsystencji ona powinna być, czyli powinna być taka dosyć klejąca i lepka. Więc nie przeraźcie się, bo tak to ma wyglądać. Oczywiście to, jaki kształt będą miały nasze pączki, decyduje forma. Ja użyję tu takiej. Oczywiście spryskam ją, żeby pączki się nam nie przykleiły. Ogólnie już parę razy zdarzyło mi się z takim problemem, że po prostu pomimo sprayu te pączki ciężko wychodziły, więc jeśli będziecie mieli ten problem, to polecam dosłownie minimalnie posypać mąką. Ja na przykład wziąłem mąkę kokosową. Dobra, więc teraz bierzemy i przekładamy naszą masę. No i teraz pewnie się pytacie, stary, ale jak tak to zostawisz, to przecież te pączki nie będą ładnie wyglądały, więc na to przychodzi patent. Bierzecie sobie odrobinę wody, moczycie sobie palce, no i... Tak więc moczymy bardziej palce, no i teraz po prostu robimy dziurkę w środku. No i polecam właśnie troszeczkę więcej miejsca zostawić wokół dziurki, bo wtedy łatwiej on wyjdzie ze środka. Pączki gotowe i lecimy teraz do piekarnika. No, kurwa, jaki to był czas.
No i mamy nasze pączki, teraz lecimy do piekarnika na 25 minut, 180 stopni. No i jesteśmy z powrotem, pączki zrobione i teraz pokażę Ci, jak bezpiecznie wyjąć ładnie go z foremki. Więc najpierw za pomocą noża delikatnie obkrajamy. No i wszystko elegancko, patrzcie to, wszystko elegancko, ładnie wychodzi. Wyjdziesz czy nie? No i teraz z pomocą przychodzi nam silikonowa szpatułka, którą elegancko wszystko ładnie podważamy pączka. I tak oto mamy pięknego pączusia wyjętego. No więc jak widać, jeden się oparł, nie chciał wyjść cały, więc nie żałujcie mąki, dajcie tyle, żeby się nie przykleiły. Ale nie przejmujemy się tym, bo będziemy jeszcze je ozdabiać, więc wszystko jeszcze da się zakamuflować. A do polewy, również białkowej, beztłuszczowej, potrzebujemy 15 g odżywki białkowej, 5 g skrobi, słodzik, no i mleko. Więc jeśli mamy już nasze produkty, dodajemy dosłownie odrobinę mleka i mieszamy. I jak widzimy, że jeszcze będzie za mało tego mleka, tutaj jest za mało, dolewamy. Zobaczymy teraz, jak to będzie wyglądać. No myślę, że tym razem już wystarczy, bo musi być to właśnie takie lekko płynne. Czyli teraz bierzemy pączka, moczymy go w polewie i odkładamy. Polewie wystarczyło idealnie na nasze pączki, można jeszcze przyozdobić. Nasze pączki są już gotowe, makro jednej sztuki jest następujące, więc jak widzimy jest mega legitne. Tak się składa, że przypadkowo mam ze sobą pączka z Lidla i teraz obczajcie sobie makro. Pączek z Lidla, pączek mój. Jest różnica, więc... Przepis się przyda, to koniecznie daj znać, jak smakowało i koniecznie go zrób i koniecznie daj łapę w górę i koniecznie daj suba i koniecznie zadzwonę, żeby tam jest bo więcej materiałów już wkrótce. Tylko zostaw tego suba i zadzwonek. Siemano!